Co jest najważniejsze, jest awans do następnej rundy, bo to, co by się nam przykładowo dzisiaj nie udało, nie mielibyśmy czasu tego naprawić w przyszłym tygodniu. Także gratulacje dla moich zawodników za, za awans do następnej rundy. Mówiłem zawodnikom, że, że to jest zespół, który ma młody zespół, który ma bardzo dużo entuzjazmu i musimy być naprawdę bardzo, bardzo czujni w tym meczu. Udało nam się szczelić dosyć szybko w drugiej połowie jedną i drugą bramkę. Przez pewien moment byliśmy skoncentrowani. Na pewno. Może też inaczej by nam się grało, gdybyśmy wykorzystali rzut karny w pierwszej połowie. Jest jak jest. Uważam, że szczególnie drugiej bramki mogliśmy, mogliśmy uniknąć. Można się cieszyć i powinniśmy się cieszyć z awansu do następnej rundy, aczkolwiek te zachowania przy pierwszej i przy drugiej bramce. Nie mówię, że nie martwią, ale powinniśmy sobie wyrobić taki, takie, takie zachowania, które powinny nas cechować bez względu na, 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 na wyniki na, na przeciwnika w lidze. Także ta nieliczna publiczność, która dzisiaj się zgromadziła, oglądała pięć bramek, na pewno dla nich sympatycznie. Dla mnie osobiście. Jest to też sympatyczne, bo to, to, co powiedziałem, że awansowaliśmy do następnej rundy, ale nie do końca się zgadzam. Powiedziałbym ze stratą tych, 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 tych szczególnie tej, tej drugiej bramki. Zacznę od tego, że zagraliśmy dobre spotkanie. Piłkarsko, zagraliśmy bardzo dobre spotkanie. Nie odstawaliśmy od pierwszego ligowca. Mam takie odczucia na gorąco. Że w pierwszej połowie kultura gry była po naszej stronie. Oczywiście błędy będą się przytrafiać. W pierwszym składzie dzisiaj wyszło pięciu piłkarzy 2007, czyli 17-latkowie, więc to trzeba podkreślić i trzeba podkreślić, że dawali sobie świetnie radę. Oczywiście był rzut karny. los. Yy, trochę nam zaczął wiać. Yy, tak w żagle troszeczkę wiatr wieje. No bo słupek, dobra energia po tym karnym, no i to co jest najważniejsze, druga połowa, wejście w drugą połowę. Na pewno martwią te bra trzy bramki stracone, i... ale patrzą na to dzisiaj spotkanie bardzo pozytywnie w kontekście takim, że widać, że ta gra jest cały czas coraz lepsza, mentalność, mu no nie jest łatwo. Przypomnę, jesteśmy po jakichś porażkach i ci młodzi chłopcy naprawdę to dźwigają i to trzeba podkreślić, i że to nie jest dla nich łatwe, ale to jest dla nich doświadczenie i oni doświadczają tej sytuacji pewnie pierwszy raz takiej serii bez, bez takiego paliwa pozytywnego w postaci zwycięstw, ale podchodzę do tego w taki sposób, że mm, myślę, że dzisiaj na dzień dzisiejszy. Uważam, że jeśli wyeliminujemy takie najprostsze błędy, najprostsze, takie, gdzie już myślimy, że jeszcze coś może wyciągniemy z jakiejś trudniejszej sytuacji, a myślimy, że może się coś uda z tego zbudować, a jesteśmy na przykład plecami do kierunku gry, no to tutaj takie błędy się zdarzają i, i to musimy wyeliminować, i wtedy ten zespół zacznie, mm, to pozytywne paliwo w postaci zwycięstw po prostu łapać, nabierać więc tego, tego nad tym musimy popracować, w kontekście drugiej połowy my złapaliśmy kontakt znowu prosty błąd ok, 3-1, łapiamy znowu kontakt na 3-2 no myślę, że już trochę późno ale no tak jak mówię dzisiaj zagrali piłkarze, którzy docelowo tworzą ten zespół, w większości to byli piłkarze o statusie młodzieżowca, tak jak jeszcze raz podkreślę książek, fałoski i Iwancie Ksiwek Plus Grabowski, no to są piłkarze, którzy dzisiaj rozpoczynali w pierwszej 11. To są piłkarze z rocznika 2007. I tak docelowo ten projekt będzie tutaj wyglądał, że ci piłkarze będą tutaj mm, grać jak najwięcej, jak najwięcej mają się rozwijać. I myślę, że kolejne, kolejne doświadczenie dzisiaj zebraliśmy wszyscy. I tak do tego bym podszedł. Dziękuję. Myślę, że wszystko jest ze sobą powiązane. No, piłka nożna jest bardzo złożonym sportem i i tak ja podchodzę, że właśnie są te momenty, kiedy zespół czuje, że w danym jakby fragmencie meczu czuje, że domina, dominuje przeciwnik, no to tutaj musimy uprościć czasami naszą grę, a czasami, kiedy mamy ten moment i czujemy, że my dominujemy, to to znowu mm, chciałbym, żebyśmy czuli ten moment i ten właśnie ten moment w cudzysłowie wykorzystywali. No bo, bo uważam, że w pierwszej połowie tych momentów było naprawdę dużo. Piłkarze się nakręcali, bardzo dobrze funkcjonowaliśmy w wysokim pressingu, i to też jest jakaś faza, składa się ona z momentów. Jeden błąd w pressingu nie dopięliśmy sektora bocznego, i to jest moment właśnie w wysokim pressingu, gdzie ktoś się przysłowiowo nie, pomylił, nie domknął. Jedno podanie, pojedynek w polu karnym i mamy rzut karny, tak? więc właśnie to są te momenty, a powiedzmy, że to, to nie jest trudno wyeliminować. Nie? No bardziej myślę o to, że My z piłką po prostu te momenty musimy wykorzystywać. Bo ja bez piłki o tych chłopaków się nie martwię, bo my funkcjonujemy dobrze z piłką w budowie niskiej, ale bez piłki, przepraszam, bez piłki po prostu funkcjonujemy dobrze, bo dzisiaj kotwiza nie była w stanie nawet jednej, dwóch, trzech takich składniejszych akcji, bo zabieraliśmy te piłki, byliśmy dobrze nastawieni. Intensywność była niezła na, na myślę jak na mecz gdzie jesteśmy po Polonii bytą, a tam wykręciliśmy bardzo duże motorykę. Ten mecz był bardzo dla nas trudny i dzisiaj ponawialiśmy, więc najważniejsze to teraz się zregenerować przed Kaliszem, bo w piątek gramy kolejne spotkanie i, i znowu starać się poprawiać, ulepszać i doświadczać nowych rzeczy, no bo każdy mecz jest inny, każdy przeciwnik jest inny. No ale tak jak powiedziałem, no ci młodzi zawodnicy muszą na pewno spojrzeć sobie w lustro życie i zdali na pewno z siebie sporo, żeby ten mecz wygrać. Mm, I sporo tych dobrych fragmentów i momentów było. Normalna rzecz, że młody zawodnik będzie popełniał rzeczy, błędy i my to jesteśmy tego świadomi. Wiadomo, z perspektywy kibica możemy powiedzieć, że zespół nie wygrywa, przegrywa i tak dalej, ale ja podchodzę do tego dzisiaj z innej strony, że ci młodzi zawodnicy w tej serii, oni ma, zbierają dobre doświadczenie. Dobre doświadczenie, no bo mówimy o tym, że zarządzanie kryzysem w wieku 17 latka. No ja uważam, że to nie jest kryzys. To jest jakaś forma doświadczenia, żeby znowu zbudować jakiś moment, żeby jeszcze trochę ich ulepszać, żeby czuli te momenty. Więc tak bym do tego podchodził, i, i jakbym dzisiaj miał powiedzieć, to to naprawdę hmm, oczywiście. Z perspektywy wyniku jestem niezadowolony, bo straciliśmy trzy bramki, ale z perspektywy tego, jak zawodnicy dzisiaj chcieli podejść do tego spotkania, ile zostawili zdrowia, jak chcieli ten mecz rozegrać po piłkarsku, to trzeba im po prostu przyklasnąć. Jestem z nich bardzo zadowolony i na tym meczu chciałbym, żebyśmy zbudowali dobry fundament w perspektywie następnych meczów. No tak, jakby też historia tego zespołu mówi o tym, że jakby Akademia Zespół rezerw nigdy nie był na tym poziomie, tak? nie rywalizował, więc też mieliśmy jakąś tam w historii tego zespołu pierwszy taki moment. Jakby chciałoby się powiedzieć, że wrócimy w tym następnej edycji na pewno silniejsi, ale ten zespół się będzie zmieniał, no i jakby patrząc na to, jak niektórzy piłkarze, którzy do nas dołączyli, przypomnę Krzysiu Fałowski przyszedł z celiotki 17. Dzisiaj rywalizuje na poziomie drugiej ligi Patryk Grabowski, tak samo. I wielu jest takich chłopaków, którzy po prostu tutaj do nas dołączyli i mierzą się pierwszy raz z takimi rzeczami. Więc to jest mega, mega fajna rzecz dla nich, że, że doświadczają już teraz takich momentów trudnych, bo będą na pewno y, lepiej przygotowani na to, co ich będzie czekać, powiedzmy, w perspektywie pierwszego zespołu. No i ja tak do tego podchodzę. Oczywiście żal pewnie jest bo każdy sportowiec chce wygrywać, no ale to, to przyjdzie. Ja wierzę w to, że to przyjdzie. Powiem tak, czułem, że Kacper w tym meczu będzie miał swoje szanse. Tak, naprawdę, czułem, że jak go, um, wejdzie Kacper na boisko, to będzie miał jedną, minimum dwie szanse do zdobycia bramki. No i miał jedną i trafił. Więc trzeba doceniać naprawdę pracę Kacpra. Um, możemy powiedzieć, że ma doborowe towarzystwo w rywalizacji, no bo jest Oliwier Sławiński i Alan Siwek. No i Kacper z nimi rywalizuje i dzisiaj dał świetną zmianę. Strzelił Gola. Daje cały czas bodziec do tego, że, że się rozwija, no bo bramki w, w LKS-ie 3 powodują, że, że ten chłopak naprawdę potrafi strzelać bramki, a myślę, że tego też ten zespół po części potrzebuje, no bo w drugiej lidze niekoniecznie mamy dużo bramek strzelonych i i też na pewno Kasper wysłał dobrą informację do mnie, że, że warto na mnie stawiać, i że jestem gotowy. Więc chciałbym, żeby tu podkreślić, że cieszę się z tego, że Kasper wszedł i, i miał swoją szansę, i ją wykorzystał. Myślę, że on ma takie, takie coś w sobie, że ta piłka go szuka w polu karnym. Tego się nie wytrenuje, tego się nie wypracują, to po prostu ma i. I, I dobrze pracuje też na swoje pozycje w polu karnym. Alan Siwek też dobrze pracuje, i jakby no i różnica jest taka, że tego popka naszego trafiła ta piłka, bo był w pierwszej strefie, dobrze był w polu karnym, złapał plecy przeciwnika no i trafia tą sytuację. Więc na pewno na pewno cieszę się z tego, że to co robimy na treningu, to, to on to potrafi wykorzystać i, i dzisiaj strzelił bramkę.